czołówka cyklu. Rozbudowa infrastruktury kolejowej. Turystyka, uzdrowiska, biznes, gospodarka, promocja międzynarodowa, ochrona zdrowia, odnowa zabytków, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Widok na rozległą panoramę pól, lasów i jezior. Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsiębiorcy z Małopolski mogą liczyć na pomoc w rozwijaniu swoich działalności, tworzeniu nowych miejsc pracy i oferowaniu usług, które przyciągają turystów i wspierają lokalną gospodarkę. Mężczyzna z kulą sferyczną. W sercu Małopolski, na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, powstała nowa działalność oferująca usługi turystyczno-animacyjne. Dzięki wsparciu funduszy europejskich Łukasz Hajduk mógł zrealizować swoje marzenie i zainwestować w profesjonalny sprzęt rekreacyjno-turystyczny. Mówił Łukasz Hajduk, Centrum Edukacji i Animacji. Ja wiedziałem, co chcę robić, jak to chcę robić, ale nie miałem funduszy, żeby rozpocząć. I w momencie, kiedy pojawiła się dotacja, to była lokalna grupa działania z takim programem dotacyjnym na rozwój, założenie firm i to było 70 tysięcy złotych. Pomyślałem sobie, wow, to jest dla mnie. To jest to, ja muszę to zrobić. Zrozumiałem, że jak się ma marzenia, jak się ma plany, jak się chce, to naprawdę można. Dzięki dotacji z funduszy europejskich mogłem kupić sporo takiego sprzętu, bardzo drogie, kule sferyczne, kupiłem aż dwie, skaczące szczudła, kilkadziesiąt łuków dla dzieci, dla dorosłych. Widok łuków. To przykład, jak unijne wsparcie może przyczynić się do rozwoju turystyki i animacji na obszarach wiejskich. Widok z lotu ptaka na stację kontroli pojazdów przy drodze. W Dębnie dzięki funduszom europejskim powstała nowoczesna stacja kontroli pojazdów, gdzie zainwestowano w nowoczesny sprzęt, który pozwala na świadczenie kompleksowych usług, podnosząc konkurencyjność firmy na lokalnym rynku. Mówi Jadwiga Imioło, współwłaścicielka stacji kontroli pojazdów. Fundusze europejskie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy, pozwoliły nam na zakup specjalistycznego sprzętu, zatrudnienie kolejnych pracowników, a przede wszystkim na pozyskanie nowych klientów poprzez rozszerzenie usług i otwarcie podstawowej stacji kontroli pojazdów. Za sukcesem wielu takich przedsięwzięć stoją lokalne grupy działania z terenu województwa małopolskiego. Dzięki ich wsparciu przedsiębiorcy z obszarów wiejskich mają dostęp do informacji, doradztwa i pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych. To właśnie lokalne grupy działania, LGD, wspierają rozwój lokalnych inicjatyw, pomagając w realizacji projektów, które zmieniają oblicze małopolskich wsi i miasteczek. Mówi Piotr Kania, prezes lokalnej grupy działania Wrota Karpat. W perspektywie finansowej, która właśnie się kończy, czyli 2014-2020, lokalne grupy działania mogły realizować mnóstwo zadań, które sprzyjały właśnie poprawie konkurencyjności obszarów wiejskich. Kwotą kilku milionów złotych wsparliśmy ponad 40 firm, utworzyliśmy około 50 miejsc pracy z pożytkiem pewnie dla lokalnej społeczności. Również koncentrujemy się na infrastrukturze kulturalnej, turystycznej, dbałości o zabytki. Chcemy wspierać lokalnych liderów, chcemy tworzyć placówki wsparcia dziennego lub wspierać te istniejące. Mówi Małgorzata Bogusz, dyrektor krakowskiego oddziału CDR. W ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 jest także zapewnione wsparcie dla małych gospodarstw w ramach działalności takich jak oczywiście zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze oraz gospodarstwa agroturystyczne. Osoby, które chcą skorzystać z takiego dofinansowania, powinny się udać do swojej lokalnej grupy działania. Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Rozpoczyna się kolejny rozdział dla rozwoju małopolskich obszarów wiejskich. Po raz pierwszy w Małopolsce będą realizowane lokalne strategie wielofunduszowe. To bardzo ważny moment dla regionu. Jestem przekonany, że środki z funduszy europejskich zostaną dobrze zainwestowane i wykorzystane do rozwoju naszego województwa. Fundusze europejskie. Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.